Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj mam dla Ciebie kilka punktów, które spowodują, że będziesz po prostu lepszym terapeutą, jednocześnie będziesz czuł się lepiej w swoim gabinecie i ta terapia będzie po prostu dobra. Także zapraszam Cię na kolejny niecodziennik terapeuty, który jest mocno praktyczny i potrzebny. Jak widzisz, za mną jest 8 punktów, które spowodują, że po prostu będziesz miał dużo lepszy efekt terapeutyczny, będzie się pracował lepiej i ta terapia będzie po prostu miała większy sens. Zacznijmy od punktu najważniejszego, czyli numer 1, zadbaj o swoje zdrowie. I to jest taki trochę wyświechtany slogan, dużo osób tak mówi, jednocześnie nic z tym nie robi, ale żeby terapia po prostu była dobra, to powinno być tak, że Ty jesteś w lepszym stanie niż pacjent, który do Ciebie przychodzi. Pacjent potrzebuje oparcia, wsparcia, przykładu, więc my powinniśmy być zbalansowani i mentalnie, i fizycznie, powinniśmy o to swoje zdrowie dbać. I teraz, żeby po prostu nie robić wszystkiego naraz, to zacznijmy sobie od rzeczy najważniejszej. Zacznijmy sobie od regeneracji. Zacznijmy sobie od tego, jak wygląda Twój cykl dobowy, jak wygląda Twój sen. Jeżeli jest z tym jakiś problem, to zacznij się zastanawiać, co powoduje, że ja się kiepsko regeneruję, że ja się nie wysypiam. Od tego sobie zacznijmy, jeżeli to już będzie na dobrym poziomie, to inne rzeczy pójdą na pewno dużo prościej. Pamiętaj, w gabinecie terapeutą jesteś Ty i osobą zdrowszą też jesteś Ty. To jest kluczowa rzecz. Punkt numer 2, czyli bądź szefem w swoim gabinecie. Oczywiście nie dorzucamy jakichś dziwnych swoich zasad, ale w naszym gabinecie jakie zasady powinny mieć miejsce? Powinien być czas na wywiad, powinien być czas na badanie. Powinniśmy teoretycznie wyciągnąć od pacjentów rzeczy, które są dla nas istotne. Dajmy pacjentom przestrzeń, niech się poczują fajnie, niech się poczują bezpiecznie, niech poczują, że teoretycznie mogą nam powiedzieć o wszystkim, ale my jednocześnie pamiętajmy, że nie wszystko chcemy wiedzieć, nie wszystko naraz, na wszystko jest czas, także pamiętaj, że to Ty dajesz pacjentom pewne polecenie i oni tych poleceń powinni się trzymać, dlatego że idąc do Ciebie, prawdopodobnie, i tak powinno być, potrzebują przewodnika, który wskaże im drogę do tego, żeby po prostu zadbać o swoje zdrowie, tak? Drogę do lepszego ciała, do lepszego funkcjonowania, więc fajnie było, gdyby się Ciebie słuchali. Jeżeli się nie słuchają, coś jest nie tak, może czasami jest tak, że powinniśmy zrezygnować z pracy z danym pacjentem, bo jednocześnie, kiedy my prosimy go, żeby on coś robił, bo jeżeli tego nie będzie robił, to ta praca nie ma sensu, a on tego nie robi, potrzebuje tak naprawdę tylko takiego tragarza trochę, to może po prostu nie warto się w to bawić i określić jakieś konkretne zasady. Ja pamiętam taką sytuację w tym gabinecie, która też była dość ciekawa, jak przychodzi do mnie właśnie pacjent i pyta się, zrobiliśmy sobie wywiad, badanie i pyta się, co ma teraz robić? Ja mówię, proszę sobie usiąść na stole. Pyta się, jak? Ja mówię, jakkolwiek. On mówi, to pan tu jest szefem, pan wydaje polecenia, jak mam usiąść? Ja mówię, przodem do drzwi. No i elegancko, usiadł sobie, wszystko było fajnie. I zrozumiałem, że pacjenci często potrzebują konkretnych poleceń, konkretnych wytycznych, żeby po prostu to wszystko też szło w dobrym kierunku. Punkt numer 3, czyli poczuł się dobrze w swoim gabinecie. Nie ma nic gorszego niż pracowanie gdzieś za karę. Jeżeli pracujemy gdzieś za karę, w miejscu, gdzie nie chcemy być, w miejscu, gdzie czujemy się niedobrze, to po prostu ta terapia będzie bez sensu i będziemy się tak naprawdę każdego dnia bić z myślami, czy ja tam powinienem być, czy to jest w ogóle miejsce dla mnie, czy ja tam w ogóle się rozwinę. Więc fajnie byłoby pracować w miejscu, gdzie jest super ekipa, gdzie ludzie Cię słuchają, gdzie teoretycznie jakby mamy jakiegoś tak naprawdę, nie wiem, lidera, szefa, albo jesteśmy sami w gabinecie, to fajnie byłoby, żeby ten gabinet był takim miejscem, do którego ja lubię wracać. Ja lubię spędzać w nim czas. I z takich prostych rzeczy, które możesz teraz zadbać, to podbić wibrację tego miejsca. Brzmi bardzo magicznie. O co chodzi? Wrzuć po prostu do tego miejsca coś fajnego. Jakieś swoje obrazki, jakieś swoje zdjęcia, jakieś swoje ulubione przedmioty, a może tak naprawdę rośliny, jeżeli na przykład lubisz kwiatki, żeby po prostu to miejsce było fajne, przyjemne i żeby tam się dobrze spędzało Tobie czas. Prawdopodobnie Twoim pacjentom ten czas też się wtedy będzie lepiej spędzało i będziemy po prostu wszyscy zadowoleni. To jest win-win. Ładny gabinet to jest często klucz do sukcesu. Oczywiście nie jedyny, ale jeden ze składowych elementów. Punkt numer 4, czyli tworząc grafik, pamiętaj o sobie. Fizjoterapeuci mają takie tendencje, że oni lubią się po prostu zajechać. Szczególnie w początkowych latach swojego życia. Prawdopodobnie jest to związane z tym, że ta praca jest ich pasją. Oni lubią pomagać ludziom, uwielbiają anatomię, fizjologię, zgłębianie tajników ludzkiego ciała i to wszystko powoduje, że przyjmujemy tych pacjentów ewidentnie za dużo.
I fajnie byłoby w tym grafiku całodniowym znaleźć przestrzeń dla siebie, żebym ja wstawał o tej godzinie, o której jest fajnie, tak? Gdzie czuję się wypoczęty, mam przestrzeń, żeby się wyspać, zadbać o siebie z rana, zadbać o sobie jakoś, jako wiecie, magię poranka, taki świadomy poranek, który spowoduje, że cały dzień będzie lepszy, nie wiem, zjem sobie dobre śniadanko i tak dalej. Jednocześnie rozplanuję tych pacjentów tak, żeby zostawić sobie jakąś przestrzeń w ciągu dnia, żeby po prostu móc zjeść, odpocząć, trochę nie, być może odstresować się, bo powiedzmy, że ci pacjenci przychodzą z trudnymi problemami, mnie to stresuje. A jednocześnie tych pacjentów fajnie by nie było za dużo. Spokojnie, będziesz miał czas, narobisz się jeszcze prawdopodobnie. Myślmy długoterminowo. Pamiętajmy o tym, że w gabinecie najważniejsi jesteśmy my. To jest nasze miejsce. Jeżeli dbamy o siebie, to jednocześnie będziemy w konsekwencji dbali też o inne osoby, które tam przychodzą. Więc myśl o sobie. Bardzo ważny temat. Punkt numer 5. Podczas terapii bądź uważny. Uważność, świadomość jest kluczowa w procesie terapeutycznym. Jeżeli są takie sytuacje, że często zaczynasz myśleć o innych rzeczach, co ja zjem na obiad, widzisz gdzieś tam, patrzysz na telefon, chcesz do niego zerknąć, jesteś rozproszony, to ta terapia niestety też będzie gorsza. Poświęcajmy swój czas 100% pacjentom. Jeżeli ja pracuję z pacjentami, decyduję się, żeby ten dzień poświęcić na pełną pracę gabinetową i tych dni w miesiącu jest określona ilość, to są dni poświęcone po prostu dla pacjentów. Tam jest tylko pacjent, ja, a jego zdrowie, no i ja akurat pracuję też z Natalią, więc jest też Natalia jakby w gruncie rzeczy. I to jest 100% uwagi naszej skupionej na pacjencie. Jeżeli po prostu dużo rzeczy rozprasza, to prawdopodobnie coś jest nie tak z tobą, może coś jest nie tak z pacjentami, z którym pracujesz, może nie chcesz z nimi pracować, może nie ta grupa pacjentów, może nie te problemy, może to cię po prostu nie interesuje. Interesowało cię kiedyś, ale już to wszystko minęło. A może po prostu metody, którym pracujesz, są już nudne, oklepane i nie widzisz w tym sensu. Więc fajnie byłoby zastanowić się, co jest nie tak. Jeżeli dojdziesz, co jest nie tak, to powoli gdzieś ten temat drążyć i może w przyszłości to zmienić. Kolejny punkt. Zadbaj o pozycję pracy. Tutaj mam na myśli dwie rzeczy. Po pierwsze, ergonomia. Czyli znowu, w twoim gabinecie najważniejszy jesteś ty. Powinno być tak, że my nie dojeżdżamy się, nie męczymy się na tej terapii. Przyjmujemy takie pozycje, które są dla nas swobodne. Czujemy się dobrze, wykorzystujemy ciężar ciała, siłę grawitacji, prawidłowy kąt. Mamy fajny stół, regulowana wysokość, dobre krzesło, czyli po prostu rzeczywiście dbam mocno o siebie. Ale też chodzi tutaj też taki, o taką troszeczkę myślenie pod kątem energetyki i nie zanurzania się w problemy pacjentów. O co chodzi? My często tym pacjentom chcemy na przykład pomóc i przyjmujemy sobie taką pozycję. Przykład. Na pewno znacie technikę, pracujecie z pacjentem, siedzicie sobie i pracujemy z mięśniami podpotylicznymi. To dużo osób po prostu ma tą pozycję taką, jest sklona i ta pozycja powoduje, że ja chcę zanurzyć się w twój problem. Nie robimy czegoś takiego. Staramy się nawet wizualizować różne rzeczy, że ja nie chcę zatopić się w problem pacjenta. Ja mam fajny fundament, mam na przykład jakieś korzenie, które są zapuszczone i trzymają mnie, żeby po prostu nie, pacjent nie wciągnął mnie w te całe swoje bagienko. Tutaj mówię nawet głównie o takich pacjentach, którzy wiecie, są mocno obciążeni, mają dużo stresów, mają dużo problemów i jednocześnie fajnie, żeby te problemy pacjenta nie rozwijały na ciebie, więc staraj się po prostu w ten problem nie zatopić, między innymi przez swoją pozycję, ale także o pewnego rodzaju rytuały, tak? Oczywiście niekoniecznie pod kątem tylko higieny, ale gdzieś tam mam jakiś taki rytuał oczyszczania się, typu gdzieś tam, wiecie, myję sobie ręce, zmywam sobie to z tego pacjenta. Tych możliwości, jak możemy o to mentalnie zadbać, jest bardzo dużo. Wszystko oczywiście jest po to, żeby się po terapii czuć mentalnie dobrze, bo teoretycznie powinno być tak, że mam cały dzień pacjentów, a ja wychodzę z gabinetu i ja się po prostu czuję dobrze. Jednocześnie nie ciągnę tych problemów za sobą, że później gdzieś to mi cały czas siedzi w głowie, ja się czuję gorzej. Być może mieliście coś takiego, że po terapii było tak, że pacjent wyszedł, był w ogóle radosny, zadowolony, z mniejszym problemem, a jednocześnie wy czuliście się przytłoczeni i jednocześnie mieliście wrażenie, że ten problem jest na was. Bardzo fajny temat, ale myślę, że są inne lepsze miejsca, żeby go zgłębić i tutaj pociągnąć. Jeżeli ten temat Cię interesuje, to daj znać w komentarzu. Może o takim BHP terapeutycznym sobie tutaj w przyszłości pogadamy. Wracam do naszej listy. Punkt kolejny, czyli żyj zleceniami, jakie dajesz swoim pacjentom. Niestety często tak jest, że wiemy, co jest
dobre dla nas, dla zdrowia, dla profilaktyki, jednocześnie kompletnie tego nie robimy. Wiemy o tym, że codzienna spontaniczna aktywność fizyczna jest wskazana. Czy my to robimy? Nie. Mówimy o tym, że po prostu zalecenia są takie, żeby po prostu być zdrowym, to fajnie było mieć za 2-3 treningi w ciągu tygodnia, gdzie wzrośnie nasze tętno i rzeczywiście troszeczkę poprawimy funkcję układu krążenia oddechowego. Czy to robimy? Niestety większość osób nie. Wiemy o tym, że powinniśmy żyć w miarę zdrowo, tak? Że tak około 80% produktów, które wprowadzamy, powinny być tak zwanymi produktami zdrowymi, nieprozapalnymi. Powinniśmy się dobrze nawadniać i niestety to wszystko powtarzamy większości pacjentom, jednocześnie nie robimy tego. Nie może tak być. Powinniśmy dawać przykład pacjentom. I tutaj też jest taka fajna sytuacja. Jeżeli jesteś terapeutą i na przykład czasami frustrujesz się na to, że pacjenci nie korzystają z fizjoterapii, nie chodzą z terapeutów, czekają na tak naprawdę, aż ten ból ich się nasili na tyle, że nie będą w stanie funkcjonować i jesteś na to zły, a jednocześnie sam nie chodzisz do fizjoterapeutów, czujesz, że masz jakiś dyskomfort, ale nic z tym nie robisz, to jak w ogóle możesz winić pacjentów, że oni nie chodzą, mając niewielką wiedzę na temat fizjoterapii, a ty nie robisz tego, mając tak dużą wiedzę i siedząc w tym temacie? Jeżeli ty nie chodzisz, znaczy, że to wszystko jest do kitu. Ona w ogóle nie jest potrzebna nikomu do szczęścia. Więc jeżeli tak jest, to przynajmniej nie denerwuj się na pacjentów. Oni robią dokładnie to, co ty. Więc tutaj życie z takimi zaleceniami, jakie na co dzień dajemy, jest, myślę, że ważne. I moglibyśmy tak naprawdę teoretycznie skończyć na tym, bo my często mówimy pacjentom, jak ważna jest regeneracja, jak ważna jest ergonomia, o tym to było mówione. I to wszystko powtarzamy i sami nie bierzemy z tego przykładu. Fajnie byłoby większość tych zaleceń jednak na własnym przykładzie, dawać swoją osobą przykład w związku z tymi zaleceniami. I tak naprawdę ostatni punkt, ósemeczka, intencja. Ona jest bardzo ważna w gabinecie. Ona jest bardzo ważna w życiu, ale w terapii odgrywa kluczową rolę. I na ten temat więcej mówił Marcin Zarzębowski, też w niecodzienniku terapeuty, jak intencja zmieniła jego tutaj postrzeganie terapii, jego efekt terapeutyczny. Także w tym momencie odsyłam Cię do kolejnego materiału Marcina, który pojawił się już jakiś czas temu, dotyczącego intencji. Ale fajnie byłoby, żebyśmy taką intencję mieli, żeby pacjenci też z konkretną intencją przychodzili i żebyśmy wiedzieli, co my w ogóle chcemy zrobić i jak chcemy im pomóc. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się spodobał i rzeczywiście widzisz wartość w tych punktach i może pojawi się jakieś takie, wiecie, tutaj światełko nad Twoją głową i jednocześnie stwierdzisz, że to są rzeczy, nad którymi powinienem popracować. I jeżeli chcesz tą skuteczność terapeutyczną poprawić swoją, ale prawdopodobnie też wpłynie to na całą masę innych rzeczy, nie tylko tych dotyczących gabinetu, to fajnie byłoby tych punktów jednak troszeczkę przestrzegać i dawać dobry przykład swoją osobą. Dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnych materiałach.